Witam we wtorek. Dziś w programie. Nadchodzi crossover Ford Mondeo. Nowy Volkswagen Passat. Nowy Opel Insignia. Oraz DS9. Zaczynamy. Ford zapowiedział następcę Forda Mondeo, lecz już wiemy coś innego. Na drogach publicznych jest testowany samochód na bazie Forda Focusa. Oto Mondeo crossover. Jak z Fordem Pumą, tak z Mondeo. Auto będzie raczej inaczej wyglądało. Powiększy się grill, inne kształty reflektorów. Tył może być nieco upodobniony do Focusa. Oto zadebiutuje około 2021 roku. W gamie znajdują się m.in. wersje Active, Vignale i ST-Line oraz wersje z napędem hybrydowym. Na początku lutego Volkswagen przedstawił odmienionego Passata. Zmieniły się reflektory, poprawiony grill, z tyłu napis Passat. Producent zapowiedział, że to koniec Volkswagena Passata, lecz mamy wizualizację 9. generacji tego auta, czyli B9. Dostaniemy grill taki jak w Arteonie, z LED-owymi lampami. B9 będzie miał więcej luksusu i następna generacja będzie z napędem elektrycznym. Opel za rok przedstawi poliftingową Insignię. Później 3 lata po debiucie pojawi się trzecia generacja tego modelu. Na wizualizacji mamy ciekawy zaprojektowany grill z małymi cienkimi LED-owymi światłami. Następna Insignia dostępna będzie z silnikami elektrycznymi. Mercedes GLB to siedmioosobowy klasy średniej crossover, zaprezentowany pod koniec czerwca. Prezentuje wersję GLB 35. Wyróżnia się grillem od Panamericana i plastikowymi wstawkami na zderzak. Pod maską GLB 35 znajdziemy dobrze znany dwulitrowy silnik benzynowy z doładowaniem generującym moc 306 koni mechanicznych i 400 Nm momentu obrotowego. Szybki SUV trafi do salonów jeszcze w tym roku. Wnętrze się niczym nie różni. Oprócz innej sportowej kierownicy, wyposażenie jest czarną skórą, która pokrywa fotele, boczki drzwi i części elementów kokpitu. Marka DS to odrębna marka, którą zarządzała firma Citroën. Jest to marka luksusowych aut. Gama wypełnia się o DS3, DS5, DS4, DS7 Crossover oraz DS3 Crossover. Niedługo do gamy dołączy luksusowy sedan DS9. Mamy zdjęcie z warsztatu. Widzimy, że ma duży grill z przodu na tamtym zdjęciu. LED-owe światła z tyłu, podwójne lampy połączone chromowaną listwą. DS9 dostanie w gamie 3 silniki spalinowe. Od 177 do 225 koni mechanicznych i 300-konną wersję hybrydową. Dzięki za oglądanie odcinka. Zapraszam jutro na motoinformacje. Jutro na motoryzacyjnie nie będzie porównania. Hej!